Witajcie siostry i bracia w tym uroczystym dniu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Duch Święty. Pan Jezus powiedział: Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki, a chlebem, który ja dam, jest ciało moje za żywot świata. Dziś obchodzimy uroczystość święta Bożego Ciała, święta ofiary eucharystycznej, święta sakramentu Eucharystii i święto rzeczywistej obecności Jezusa. Eucharystia uczy nas znaczenia wspólnoty, więzi, która wynika z tej ofiary. Obchodząc to wielkie święto wiary, oddajemy cześć temu, co jest największym cudem, jakiego Chrystus kiedykolwiek dokonał na ziemi. Dziękuję, moi drodzy, że jesteście z nami tego uroczystego dnia. Bądźcie z nami do końca. Módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, Ty dajesz mi do zrozumienia, że mam iść za człowiekiem z dzbanem wody. Mam iść w ślady tych, którzy poważnie przeżywają swój chrzest. Pomóż mi naśladować tych, którzy mierzą wysoko w życiu. Panie Jezu, zapraszając mnie do wieczernika, prosisz mnie, abym porzuciła zły styl życia. Pomóż mi dać się ponieść pragnieniom, które wkładasz w moje serce. Panie Jezu, dając mi chleb i wino, Twoje ciało i Twoją krew, uczysz mnie, że życie jest albo darem, albo nie jest życiem. Karmiąc się Tobą, pomóż mi uczynić moje życie ofiarą miłą Ojcu. Panie Jezu, gromadząc swoich uczniów wokół stołu, uczysz mnie, że nie ma Eucharystii bez wspólnoty i nie ma wspólnoty bez służby. Pomóż mi uczynić moje życie życiem eucharystycznym. Amen. Dziękuję serdecznie za wspólną modlitwę. Jeśli wspólna modlitwa Wam się podobała, dajcie łapkę w górę, aby wyrazić swoje podziękowanie dla nas. Serdeczny Bóg zapłać. Złóżcie proszę swoje intencje pod modlitwą ku czci Pana Jezusa. Włączcie powiadomienia, a otrzymacie informacje o nowych modlitwach. Błogosławionego dnia z Panem Jezusem i Maryją w sercu.